Czy chcesz zobaczyć najlepszą imprezową sztuczkę dla informatyka? To jest bateria, którą właśnie wyjąłem z tego telefonu, a ja mam bardzo dużo do powiedzenia na temat tego sprzętu. Może zanim powiem, skąd pochodzi sam w sobie Fairphone, wyjaśnię, jaka jest aktualna sytuacja na rynku smartfonów. Otóż w tym momencie mamy do czynienia w zasadzie z duopolem, czyli na rynku smartfonów dominuje w zasadzie tylko Apple oraz Google, przez co wybór konsumentów jest skrajnie ograniczony. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o samym oprogramowaniu. Dzisiaj będę koncentrował się raczej na sprzęcie. Jednak właśnie w elemencie sprzętowym Apple i Google ma, myślę, bardzo dużo do nadrobienia. I nie pod takim kątem, o jakim w tym momencie możesz myśleć. Next up, let's talk about iPhone. Konsumencka kultura wokół wymiany telefonu co roku, żeby tylko dostać jakieś marginalne poprawki danego urządzenia, która napędza w tym momencie wielki wzrost w ilości elektrośmieci, które wyrzucamy do oceanów, czy które po prostu lądują na wysypiskach, które są skrajnie toksyczne, a w tym momencie są najszybciej rosnącą kategorią śmieci w ogóle, jakie produkujemy. Ta kultura nakładania ciągłej presji na wymianę sprzętu przez konsumentów, na regularną wymianę sprzętu co rok bądź dwa, jest destruktywna nie tylko z punktu widzenia psychologii i degeneracji w zasadzie, jaka za tym postępuje, ale degeneruje ona również nasze środowisko i miejsca, o których na co dzień nie myślimy, w których wydobywane są materiały, z których zbudowane są telefony, z których korzystamy, czy komputery, z których korzystamy. I Fairphone, zanim zaczął produkować telefony, zanim w ogóle był biznesem, działał jako kampania przez 2,5 roku, która mówiła konsumentom, jak odpowiedzialnie kupować produkty technologiczne, w jaki sposób są produkowane, co się z nimi dzieje po ich wyrzuceniu, i starała się działać przeciwko rosnącej kulturze konsumpcjonizmu i nakłaniała konsumentów do korzystania z ich technologii przez możliwie najdłuższy okres czasu i po prostu nie zwracania uwagi na te marginalne zmiany, które są reklamowane jako wielkie przełomy. Jednak zauważyła istniejący problem, jakim jest po prostu brak sprzętu, który byłby z jednej strony etycznie produkowany, a z drugiej strony po zakończeniu jego cyklu życia byłby poddawany na przykład recyklingowi albo mógł być aktualizowany, tak, sprzęt, nie oprogramowanie, sprzęt być aktualizowany, o czym również wspomnę w tym filmie. I przede wszystkim sprzęt, który może wytrzymać, który jest stworzony do tego, żeby wytrzymał bardzo długi okres czasu. Z takich pryncypiów wychodzi design Fairphone'a. Fairphone 2 był pierwszym telefonem w historii, który otrzymał od portalu iFixit, który udostępnia instrukcje naprawy urządzeń i generalnie działa na rzecz ruchu prawa do naprawy. Ocenę 10 na 10 w skali naprawialności, co oznaczało, że można było go bardzo łatwo samodzielnie naprawić przy jakiejś usterce. Można było dostać do niego części zamienne, które notabene do dzisiaj są dostępne na stronie Fairphone'a, co jest nie tylko niespotykane w branży technologicznej, ale również długość wsparcia tego telefonu jest bardzo istotna. Fairphone 2 wyszedł w, jeśli się nie mylę, 2016 roku, a nadal niedawno otrzymał aktualizację oprogramowania, mimo że już dawno skończył się jego okres gwarancyjny, i nadal można go naprawić częściami, które oficjalnie dostarcza producent tego telefonu. I teraz, myśląc czysto konsumenckimi kategoriami, można jednak zwrócić uwagę na to, że pierwsze Fairphone'y po prostu wyglądały słabo w porównaniu do iPhone'ów czy konkurentów ze świata Androida. Można też zwrócić uwagę na to, że każdy telefon przychodził ze śrubokrętem w
w pudełku, co z jednej strony było wyrazem otwartości tej firmy, tak zachęcić konsumenta do tego, żeby otworzył ten swój telefon. Jednak trzeba mimo wszystko spodziewać się tego, że większość konsumentów po prostu nie chce tego generalnie robić i powinna naprawiać swoje produkty dopiero w momencie, w którym się zepsują. Więc takie dla mnie ten śrubokręt był symbolem dostosowania tego telefonu dla entuzjastów technologii i wydaje mi się, że ten aspekt znacząco się zmienił w tym konkretnym modelu Fairphone'a. Z każdą nową iteracją sprzętu, która też nie przychodziła stosunkowo często ze względu właśnie na to, żeby nie zachęcać konsumentów do ciągłej wymiany swojego sprzętu, Fairphone wprowadzał ułatwienia dotyczące naprawy tego urządzenia. W środku możemy znaleźć śrubki, które są ustandaryzowane, można je odkręcić zwykłym śrubokrętem i przy okazji narysowane wewnątrz są instrukcje, które mają skierować takiego niedoświadczonego użytkownika, powiedzieć mu, co jest baterią, co jest głośnikiem, co jest jakimś innym modułem, żeby nie było mu trudno po prostu odkręcić dany element i zastąpić go nowym w wypadku konieczności naprawy. I tak jak wcześniej podkreślałem, elementy do wymiany wewnątrz tego telefonu są oficjalnie dostępne na stronie producenta, co jest wielką odmianą w porównaniu nawet do największych firm technologicznych, które do dzisiaj nie potrafią dostarczyć takiej usługi swoim konsumentom. Apple od dawna jest znany z tego, że wręcz celowo utrudnia dostęp do niektórych części niezależnym firmom, które oferują naprawy ich sprzętu. Google zresztą, mimo że korzysta z bardziej ustandaryzowanych komponentów, stara się robić dokładnie to samo i po prostu zaklejać swoje telefony w taki sposób, że ich otworzenie czasami może równać się ze zniszczeniem tego telefonu, albo łatwo jest przerwać jakiś element. Generalnie są one stworzone w taki sposób, żeby konsument ich nie otwierał. Zresztą w przypadku Apple'a wprost mówił o tym Steve Jobs, że konsument nie powinien w ogóle otwierać swojego produktu. Apple zresztą stworzył własne śrubki tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie konsumenci byli zniechęceni do otwierania swoich telefonów czy otwierania swoich komputerów. Tak jak podkreśliłem, Fairphone stara się dbać o całość cyklu życia produktu, czyli od jego wyprodukowania do zakończenia jego żywotności. I zaczynając od samego początku, Fairphone stara się kontrolować swoich dostawców, szczególnie w trudniejszych regionach. Próbuje sprawdzać warunki, w jakich pracują na przykład pracownicy kopalni w Afryce, którzy wydobywają materiały potrzebne do skonstruowania tych telefonów, dopłacają pracownikom, którzy skręcają te telefony w chińskich fabrykach, dodatki do ich płacy, żeby zrównać je z tak zwanym living wage, ponieważ w Chinach płaca minimalna jest od tego znacznie niższa. W procesie produkcji nie korzysta się również z tak zwanych materiałów konfliktowych. Materiały konfliktowe to jest jakiegoś rodzaju surowiec wydobywany w regionie, w którym aktualnie odbywa się jakiś zbrojny konflikt. I wielokrotne badania statystyczne potwierdziły, że kupowanie tego rodzaju surowców przedłuża statystycznie konflikty, ponieważ pieniądze zarobione za sprzedaż tych produktów finansuje potem zakup nowej broni i po prostu finansuje trwającą tam wojnę, tym samym ją po prostu przedłużając. Z tego względu Fairphone nie korzysta z takich materiałów i stara się właśnie dbać o całość tego łańcucha dostaw. A jak ostatnio pokazała pandemia, czy generalnie można powiedzieć wojna o technologię i między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i utrudnienia w łańcuchach dostaw firm technologicznych przez ostatnich kilka lat, ta spójność łańcucha dostaw jest coraz bardziej istotna i fakt, że Fairphone jest chociażby firmą europejską, nie tylko sprawia, że jestem po prostu zadowolony z tego, że możemy przynajmniej jako tak rozszerzając nie jako Polacy, ale jako Europejczycy jesteśmy w stanie produkować po prostu wysokiej
jakości produkty, produkty, które są bardzo złożone. I to jest też jeden z, mam wrażenie, elementów technologicznej suwerenności, która, mowa, nie mówiłem o niej zbyt dużo na tym kanale, natomiast jest to mimo wszystko bardzo istotny element tego, żeby zagraniczne siły nie miały aż tak istotnego wpływu na nasze na naszą wewnętrzną technologię, co, tak jak mówiłem przed chwilą, podkreśla chociażby wątpliwości Stanów Zjednoczonych wobec technologii, którą produkują Chińczycy. Na pudełku Fairphone'a możesz też spotkać ikonkę, którą można skojarzyć z produktów żywieniowych, czyli Fairtrade Gold. Jest to jedyny telefon na świecie, który został uhonorowany tym certyfikatem, a poza tym niemiecki certyfikat ekologiczny Blauer Engel, EcoVadis Platinum, B Corp Certified, czy certyfikat TCO, który odwołuje się właśnie do tych wysokich płac dla pracowników, którzy wydobywają materiały potrzebne do produkcji, czy faktycznie skręcają ten telefon. Istotny jest również program neutralności elektrośmieci, czyli za każdego kupionego Fairphone'a firma podda recyklingowi inny telefon, który wyciągnie z rynku w ramach ich programu recyklingu. Do tego programu notabene można samemu dołączyć i po prostu wysłać im ten telefon, żeby oni odzyskali możliwie najwięcej materiałów z tego telefonu, żeby ten telefon nie stał się kolejnym elektrośmieciem na wysypisku. Więc dzięki temu każdy kupiony Fairphone 4 jest pod względem produkcji elektrośmieci neutralny, tak? Ponieważ tyle, ile na rynek jest wprowadzane elektrosprzętu, tyle jest z niego wyciągane i poddawane recyklingowi. Ten telefon jest wodoodporny, nie jakoś szczególnie, jest certyfikowany na IP54, czyli może wytrzymać zalanie wodą oraz pył. Jeżeli wpadnie do piasku, to co się parę razy wydarzyło z tym telefonem, albo wpadnie do wody, to nadal będzie normalnie funkcjonował. Zgodnie z antykonsumpcjonistycznymi ideałami, ten telefon ma 5-letnią gwarancję, która na rynku smartfonów jest po prostu absurdalnie długa, szczególnie jeżeli mówimy o telefonach z Androidem, które nie dostają subsydiów ze strony App Store'ów, czy generalnie sprzedaży usług, czyli sposób, w jaki Apple w tym momencie zarabia na iPhone'ach i w zasadzie wyłącznie dzięki temu buduje swoje urządzenia w taki sposób i wspiera je na tyle długo, że jest w stanie je po prostu utrzymywać przez znacznie dłuższy okres czasu, bo im się to opłaca, bo użytkownik iPhone'a będzie korzystać z App Store'a, jest zmuszony do korzystania z App Store'a, będzie kupować tam aplikacje, a część z tych pieniędzy, czyli 30% z pieniędzy, które wydaje na iPhone'ie, będą przekazane Apple'owi. Fairphone 4 ma również 5G. Trzeba również powiedzieć o aktualizacjach samego sprzętu, o czym wspomniałem na początku. Poprzedni model Fairphone'a, czyli Fairphone 3, po paru latach otrzymał aktualizację, konkretniej wymienny moduł kamery. Użytkownicy, którzy chcieli zaktualizować swój sprzęt do najnowszych specyfikacji i po prostu korzystać, robić lepsze zdjęcia, korzystać z lepszego hardware'u dla kamery, mogli po prostu zamówić taką część od Fairphone'a, odkręcić starą kamerę i wymienić ją na nową. I biorąc pod uwagę konstrukcję tych urządzeń, taka wymiana sprzętu jest stosunkowo, czy aktualizacja sprzętu jest stosunkowo prosta. I biorąc pod uwagę ten poprzedni model, istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że Fairphone znowu zdecyduje się na aktualizację swojego sprzętu, która nie będzie wymagała wyrzucenia całego telefonu, ale właśnie aktualizacji jakiegoś konkretnego elementu, tak? Na przykład wymiany kamery na trochę lepszą, albo wymiany, nie wiem, baterii na trochę bardziej efektywną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest to poparte w tym momencie żadnymi oficjalnymi ogłoszeniami, więc teraz mówię tylko o domysłach i o tym, co się wydarzyło z ich poprzednim modelem
telefonu. A jeżeli już mówimy o aparatach, to ten telefon jest wyposażony w dwie, nie trzy kamery. Jedna jest po prostu zwykłą kamerą, która jest stosunkowo duża, nagrywa w 4K. Część moich filmów była nagrana tym telefonem. Ten system kamer jest, mam wrażenie, naprawdę dobry. Tuż pod główną kamerą znajduje się taka z ultra szerokim obiektywem, która pozwala po prostu na uchwycenie znacznie większej ilości elementów w naszym kadrze. I po lewej stronie znajduje się sensor time of flight, czyli taki, który pozwala bardzo szybko ustawić ostrość. Ten telefon ma tylko i wyłącznie jeden port, czyli umieszczony na dole port USB-C. Obsługuje on szybkie ładowanie i pozwala na naprawdę nieprawdopodobnie szybkie zgrywanie plików. Natomiast chcę podkreślić, że nie ma tutaj mini jacka, czyli nie podepniesz tutaj swoich słuchawek przewodowych, chyba że skorzystasz oczywiście z przejściówki. Muszę przyznać, że dla mnie to nie jest wcale problem. Wolę nawet telefon bez mini jacka ze względu na to, że po prostu kupiłem do tego telefonu słuchawki, które podpinają się przewodowo przez USB-C i w zasadzie nie ma z nimi żadnego problemu, a telefon jest po prostu prostszy i mam dzięki temu mniej kabli, mniej rodzajów kabli, które muszę rozróżniać i które się ze sobą mieszają. Plecy tego telefonu są wykonane z plastiku i można je zdjąć, korzystając z takiej niewielkiej dziurki w aluminiowej obudowie. Muszę przyznać, że ona jest naprawdę bardzo przyjemna, świetnie się ją trzyma w dłoni i też łatwo wchodzi w kieszeń spodni. Nie to, co niektóre kurcze silikonowe case'y, które mnie frustrują bez granic. Generalnie plecy tego telefonu są wykonane naprawdę świetnie i oczywiście z plastiku, który pochodzi w 100% z recyklingu. Na przodzie tego telefonu znajdują się dosyć dobrze grające głośniki stereo, to znaczy, że słuchawka telefonu również funkcjonuje jako lewy kanał, a jako prawy funkcjonują głośniki umieszczone na dole. Są generalnie głośne i mam wrażenie, że grają stosunkowo dobrze, nie jakoś wyjątkowo czy szczególnie, ale mam wrażenie, że jak na smartfon to jesteśmy na po prostu dobrym poziomie, można z tego normalnie słuchać wykładów, muzyka nie jest jakiejś wybitnej jakości. Z przodu tego telefonu jest oczywiście umieszczona niewielka kamerka. Ekran wypełnia w zasadzie całość przodu tego telefonu, poza takimi przerwami na górze oraz dole, które szczerze mówiąc mi zupełnie nie przeszkadzają, a przy okazji rogi, na które ten ekran nie nachodzi, sprawiają, że nie klikam na przykład przypadkiem częścią ręki nachodzącą na ekran jakichś przycisków przez przypadek, co działo się na innych telefonach, jakie posiadałem. Na przykład pamiętam, że na pierwszych Samsungach, które miały te zakrzywione boki, działo się to w zasadzie nagminnie i w kółko wyskakiwało to boczne menu. Generalnie sama krawędź tego ekranu wrzynała się w palec. Tutaj ten telefon po prostu tego problemu nie ma. Szkło to Gorilla Glass 5, które zdaje się wytrzymywać bardzo dobrze upadki, chociaż pojawiają się na nim niewielkie i niezbyt widoczne, ale jednak zarysowania. Nie mówię tu o mikrozarysowaniach, mówię tutaj o po prostu faktycznych rysach, które wynikają ze zużycia tego telefonu. Natomiast ja też nie traktuję go wyjątkowo ulgowo niestety i jakby no, jest ze mną również w lesie, czy na kurcze wycieczkach rowerowych, czy na łódkach, gdziekolwiek indziej, gdzie no, przeżył dosyć dużo i nadal trzyma się stosunkowo dobrze. Jedynym elementem, który stosunkowo szybko się niszczy, to plastikowa ramka dookoła ekranu, z której po prostu schodzi farba. Wydaje mi się, że to nie będzie duży problem na szarych wersjach tego telefonu, natomiast na zielonej jest to po prostu bardzo widoczne, natomiast nie jest to jakaś szczególnie istotna kwestia. Z boku telefonu znajduje się czytnik linii papilarnych, który również zdaje się działać dosyć dobrze. Do telefonu nie jest dołączony żadnego rodzaju kabel czy słuchawki przy zakupie, o czym trzeba wspomnieć. Trzeba to wszystko dokupić oddzielnie albo skorzystać z już
posiadanego przez Was sprzętu. Ja tak chociażby zrobiłem, nie kupowałem nowego kabla, przez co przynajmniej taka jest narracja, że robi się to dla zmniejszenia produkcji niepotrzebnych kabli, z których potem nie korzystamy. W moim konkretnym przypadku to się faktycznie wydarzyło i skorzystam po prostu z kabla, którego już wcześniej posiadałem. Więc podsumowując ten aspekt sprzętowy, Fairphone oferuje swoim użytkownikom wolność w aspekcie, który ja rzadko poruszam na tym kanale. Ja najczęściej mówię o wolności oprogramowania, natomiast Fairphone można uznać za sprzęt, który oferuje użytkownikom wolność w tym sprzętowym aspekcie, tak? Zachęcanie użytkownika do otworzenia tego sprzętu, do samodzielnej naprawy, czy po prostu dzielenie się instrukcjami, to również są aspekty działania na korzyść użytkownika, w przeciwieństwie do większości producentów w dzisiejszym przemyśle technologicznym, którzy starają się zamykać swój sprzęt możliwie najbardziej, starać się działać na niekorzyść użytkownika pod tym sprzętowym względem, tak, na niekorzyść jego wolności, zamykając chociażby oprogramowanie, które nie pozwala na wymianę niektórych elementów, jak w przypadku iPhone'ów, tak, celowo psute są niektóre funkcje telefonu, kiedy użytkownik próbuje samodzielnie go naprawić, a oficjalne części od producenta, tak, te oryginalne części producenta nie są dostępne dla nikogo. W przypadku Fairphone'a jest to dokładnie odwrotnie, tak? Jest podkreślane, że użytkownik jest właścicielem tego sprzętu i może go samodzielnie naprawiać. Oryginalne części zamienne są dostępne od producenta i będą najprawdopodobniej dostępne przez bardzo długi okres czasu. Tak jak mówiłem wcześniej, ich bardzo stare modele sprzed już, nie pamiętam, 6-7 lat przynajmniej, nadal są dostępne, tak, części zamienne do tych modeli są nadal dostępne na ich stronie internetowej. Opowiedziałem już mniej więcej, co sądzę o sprzęcie, o samym wyposażeniu Fairphone'a, więc teraz przejdźmy do oprogramowania. Ojejku. Chciałbym, żeby sytuacja z oprogramowaniem na Fairphone'ie była znacznie lepsza niż jest. Spodziewałem się znacznie lepszej sytuacji przynajmniej, ale mam do niej bardzo specyficzne podejście, więc istnieje szansa, że Tobie nie będzie to wyjątkowo przeszkadzać. Ze względu na kontrakty, jakie Fairphone musi podpisać z niektórymi dostawcami chipów bądź oprogramowania, na Fairphone'ie znajduje się w domyślnych ustawieniach dosyć dużo prawnie zastrzeżonego oprogramowania. Fairphone stara się udostępniać możliwie najwięcej kodu, jak to tylko możliwe, ze względu na to, żeby pobudzić działalność niezależnych deweloperów, którzy powinni stworzyć wolne systemy, które można wgrać na ten telefon i korzystać z faktycznie przynajmniej w większości wolnego oprogramowania, ponieważ nadal pozostają komponenty, które muszą współpracować z samym sprzętem, z samym hardwarem. I niektóre chipy mają również, w szczególności modem, operuje na prawnie zastrzeżonym oprogramowaniu, którego po prostu nie da się usunąć ze względu na samą konstrukcję, nie konkretnie tego telefonu, tylko generalnie sposób konstruowania chipów w dzisiejszych czasach. Więc niezależnie co zrobi się z tym telefonem, będzie na nim mnóstwo prawnie zastrzeżonego oprogramowania. A jeżeli nie wiesz, jaka jest dokładna różnica między wolnym a prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem, zapraszam do obejrzenia jednego z moich filmów na ten temat, które powinny w tym momencie wyświetlić się w rogu ekranu. Domyślnie ten telefon ma wgrany prawnie zastrzeżoną wersję Androida z bardzo niewielkimi zmianami, bardzo marginalnymi zmianami. Ten telefon w zasadzie operuje domyślnie na, można tak powiedzieć, czystym Androidzie. Jednak ten czysty Android nadal zawiera mnóstwo kodu śledzącego, bo jest to prawnie zastrzeżone oprogramowanie i jest ciągle podłączony do Google'a, co ciągle zachęca użytkownika do zalogowania, mimo że teoretycznie tak naprawdę nie jest to w 100% wymagane, więc da się to pominąć. Natomiast generalnie ze względu na prawnie zastrzeżone oprogramowanie, korzystanie z tego domyślnego oprogramowania nie jest wyjątkowo przyjazne dla użytkownika, nie pod kątem użyteczności, żeby było jasne, tylko pod kątem wolności, tak? Czyli i pod kątem
prywatności. I żeby było jasne, zdaje się, że Fairphone robi możliwie tyle, ile się da, żeby oprogramowanie na tym telefonie było jak najbardziej wolne i żeby były dostępne różne opcje dla użytkownika różnych systemów operacyjnych, które może wgrać na ten telefon. Fairphone jest jednym z bardzo niewielu producentów smartfonów, którzy oficjalnie wspierają odblokowywanie bootloadera. Ten telefon można stosunkowo łatwo zrootować, czyli uzyskać dostęp do konta administratora na tym telefonie, co jest skrajnie ważne. Nikt na to nie zwraca uwagi, natomiast praktycznie wszystkie telefony w dzisiejszych czasach są konstruowane w taki sposób, nie wiem, wszystkie iPhony, wszystkie telefony z Googlem mają na sobie konto administratora, do którego użytkownik telefonu nie ma dostępu. Ma do niego dostęp wyłącznie firma, która wyprodukowała ten telefon i w ten sposób mogą wykonać dowolny kod, dowolne polecenie na Twoim telefonie, najczęściej zdalnie i najczęściej po prostu to robią bez Twojej zgody, czy często bez w ogóle wiedzy użytkownika, tak? I to bezpośrednio świadczy, biorąc również pod uwagę aspekt sprzętowy, tak, że większość producentów stara się możliwie zamykać swoje urządzenia, świadczy o tym, że w rzeczywistości użytkownik, znowu kłania się tutaj podejście wywodzące się trochę z Web 2.0, myślenia o użytkowniku jako o produkcie, a nie jako o użytkowniku, jako o kimś, kto jest odbiorcą usług deweloperów. I dla mnie to jest bardzo, bardzo istotna zmiana, że Fairphone oficjalnie wspiera rootowanie tego telefonu, oficjalnie wspiera odblokowywanie bootloadera, bo w zwykłych telefonach trzeba włamywać się do własnego telefonu, jeżeli chcesz na nim wykonać konkretne polecenia, jeżeli chcesz na nim zainstalować jakiś inny system operacyjny, który Ci odpowiada, albo jakąś po prostu inną wersję Androida, czy nie wiem, Ubuntu Touch, cokolwiek innego, to jest po prostu, nie wiem, nie wyobrażam sobie kupić komputera, który nie daje mi dostępu do konta administratora. A w dzisiejszych czasach telefony, które w zasadzie są zminiaturyzowanymi komputerami, działają właśnie w ten sposób, czyli są komputerami, na których jesteś tylko ograniczonym użytkownikiem, a żeby uzyskać dostęp do konta administratora, musisz się dosłownie włamywać do swojego telefonu. Więc mam wrażenie, że Fairphone stara się robić wszystko, żeby w dzisiejszym nastawionym przeciwko użytkownikowi przemyśle smartfonów czy komputerów działać na korzyść wolności użytkowników i właśnie świadczy o tym przede wszystkim udostępnienie konta administratora użytkownikom, a z drugiej strony Fairphone aktywnie stara się zachęcać niezależnych deweloperów do wspierania Fairphone'a. Z tym, że tutaj pojawił się trochę problem, bo kupując ten telefon jeszcze w przedsprzedaży w zeszłym roku, w październiku, czyli 11 miesięcy temu, spodziewałem się, że po paru miesiącach będę mógł zainstalować na nim jakiś wolny, szanujący wolność fork, czyli pochodną Androida, albo AOSP, czyli Android Open Source Project, taką jak Calyx OS, albo Lineage OS, albo może nawet w nieprawdopodobnej sytuacji Graphene OS. Ale niestety żadna z tych pochodnych Androida nie wspiera w tym momencie oficjalnie Fairphone'a, mimo że minęło już 11 miesięcy od jego wypuszczenia. Jedyną oficjalnie dostępną pochodną Androida, i żeby było jasne, mówię oficjalnie, ponieważ wersje testowe istnieją. Istnieje też, jeśli się nie mylę, Ubuntu Touch na ten telefon, które wyszło stosunkowo niedawno. Jednak żadna z większych pochodnych Androida, która jest bardziej zaufana, która będzie wprowadzać regularnie na przykład aktualizację bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne, czego nie mogę być pewien w przypadku mniejszych deweloperów, którzy najczęściej nie mają po prostu takich zasobów, żeby dbać o wszystkie aspekty bezpieczeństwa, czy generalnie starać się, generalnie dysponować zasobami, które pozwalają na dopracowanie tego oprogramowania do dobrego poziomu. Dlatego czekam na oficjalne
pochodne Androida, które nadal nie nadeszły. Jedyną dostępną pochodną Androida, którą można oficjalnie zainstalować na tym telefonie, jest Murena OS albo EOS od fundacji E, któremu ja szczerze mówiąc nieszczególnie, nie tyle, że ufam, ale nieszczególnie mi się on podoba ze względu na duży nacisk na korzystanie z ich usług chmurowych. Wydaje mi się, że telefon generalnie nie powinien mnie bezpośrednio zachęcać do korzystania z jakiejś konkretnej usługi, czy na to napierać domyślnym sposobem prowadzenia obliczeń czy zapisywania informacji, powinno być korzystanie z po prostu dostępnej pamięci na telefonie, a wszelkie usługi powinny być oferowane opcjonalnie, podczas gdy Fundacja E zdaje się rozwijać ten system, mimo że jest wolny, to zdaje się go rozwijać wyłącznie jako front-end, jako takie wejście sprzedażowe do sprzedania użytkownikowi swoich wyjątkowo drogich usług chmurowych, które nie wyrównują się, szczerze mówiąc, jakąś szczególną jakością i są oparte na ogólnodostępnym oprogramowaniu. Więc żeby było jasne, ten telefon nie jest w całości wolny, bo w zasadzie nie istnieją w tym momencie smartfony, które operują na w całości wolnym oprogramowaniu. Zresztą najnowsze komputery również zawierają w sobie mnóstwo prawnie zastrzeżonego oprogramowania, nawet jeżeli zainstalujesz na nim Linuxa czy jakiś inny wolny system operacyjny. W smartfonach ta sytuacja wygląda znacznie gorzej i Fairphone ewidentnie porusza się przeciwko prądowi, jaki płynie wewnątrz tego przemysłu. I nie spodziewaj się, kupując tego telefonu, że otrzymasz całkowitą wolność, czy nawet bardzo wysoki poziom wolności, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Ten telefon i generalnie jego producent ewidentnie stara się robić wszystko, co może na rzecz wolności użytkownika, natomiast ona nadal jest w wielu aspektach ograniczona i to trzeba po prostu mieć na uwadze, że generalnie posiadając smartfona w dzisiejszych czasach, będziesz posiadał w kieszeni urządzenie do monitorowania, urządzenie do monitorowania Ciebie jako człowieka, praktycznie niezależnie od tego, co na nim zainstalujesz, a dostępność wolnego oprogramowania na Fairphone'a jest niestety w tym momencie ograniczona ze względu na brak wsparcia ze strony deweloperów, co mam nadzieję, że się w najbliższym czasie poprawi, bo Fairphone ewidentnie stara się robić wszystko na rzecz wolności użytkownika, jak już podkreślałem wcześniej. Nawet wysyłał różnym deweloperom testowe egzemplarze telefonów, żeby rozwój wolnego oprogramowania na Fairphone był po prostu jeszcze szybszy. Natomiast nadal się to nie wydarzyło, więc ja po prostu czekam na resztę wolnego oprogramowania. Może się to zmieniło w czasie, w którym oglądasz ten film. Więc kończąc, przejdźmy do ostatniego aspektu tego telefonu, czyli ceny. I kanały sprzedażowe, które nazywają się recenzentami, musiały oczywiście napomnieć, że Fairphone jest przecież droższy od swoich konkurentów. Jeżeli porównamy go w tabelce, która pokaże nam, który telefon daje nam najwyższe specyfikacje w zamian za cenę, którą płacimy. Z tym, że kanały sprzedażowe służą temu, żeby, jak sama nazwa wskazuje, sprzedawać użytkownikom możliwie najwięcej, a nie do tego, żeby prowadzić faktyczne recenzje sprzętów. Więc umknął im fakt, że Fairphone'a trzeba wyceniać zupełnie inaczej niż całą resztę smartfonów, do których są szablonowo przyzwyczajeni, do których sprzedawania są szablonowo przyzwyczajeni. Tak, Fairphone, jeżeli porównasz go sobie w tabelce, wyjdzie Ci, że jest droższy od swojej konkurencji. Natomiast ma kilka cholernie ważnych elementów, o których kanały sprzedażowe Ci nie powiedzą. Konkretnie mówię tutaj chociażby o 5-letniej gwarancji, która jest w ogóle nieprawdopodobna. Nie wiem, czy ja nie znam ani jednego innego telefonu, który miałby tak długi okres gwarancyjny, który byłby oficjalnie wspierany, jeżeli chodzi o oprogramowanie, przez tak długi okres czasu, jak robi to Fairphone, który nadal oficjalnie wypuszcza aktualizacje oprogramowania dla telefonów, które pojawiły się już dawno temu. A czemu to robią? Właśnie ze względu na to, że
właśnie ze względu na to, co jest zawarte w cenie. Ponieważ płacąc więcej za ten telefon, tak, owszem, trochę więcej od konkurencji, płacisz za chociażby wyższe płace pracowników, którzy go skręcali, za wyższe standardy pracowników, którzy wydobywali materiały potrzebne do jego produkcji. Płacisz za bezpieczniejszy łańcuch dostaw, który jest oparty przede wszystkim o, który jest skoncentrowany wokół Europy, bo produkuje te telefony europejska firma, więc można być po prostu, tak, Europejczycy zarabiają więcej niż Chińczycy chociażby, natomiast efektem tego jest po prostu podwyższona suwerenność technologiczna. Będzie stawać się ona coraz ważniejsza wraz z rosnącą rolą, jaką gra technologia w życiu społeczeństw, w życiu skrajnie rozwiniętych i tych mniej rozwiniętych społeczeństw na całym świecie i wraz z rosnącą rolą, jaką technologia gra w rozgrywce biznesowej czy geopolitycznej. Płacąc trochę więcej za Fairphone'a, płacisz za telefon, który jest skonstruowany do bycia użytkowanym przez wiele lat, przez przynajmniej 5 lat, bo przypomnijmy takie iPhony, które słyną z długiego wsparcia dla oprogramowania, otrzymują jednoroczną gwarancję, czyli 5 razy krótszą, tak? Czyli producent spodziewa się, że użytkownik będzie korzystać z tego z takiego iPhone'a 5 razy krócej niż z takiego Fairphone'a. Dlatego cena Fairphone'a powinna być rozpatrywana zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że jest to takie lepszej jakości ubranie, które będzie wolniej się psuć, które będzie lepiej wyprodukowane, które będzie po prostu lepszej jakości i dzięki temu wytrzyma znacznie więcej. Dlatego komparatywnie do takiego typowego, zamkniętego i nieszanującego wolności użytkowników telefonu, który zacznie się rozpadać po zakończeniu okresu gwarancyjnego albo nie będzie pozwalał na naprawę, bądź będzie sprawiał, że koszt tej naprawy staje się skrajnie wysoki, bądź na przykład niektóre funkcje przestają działać po takiej naprawie, to są działania, które skracają cykl życia tego urządzenia. Dlatego cena urządzeń, które są niewolne, powinna być rozpatrywana zupełnie inaczej, bo za niższą ceną takiego urządzenia idzie krótszy czas użytkowania takiego telefonu, tak? Nie będziesz mógł z niego korzystać tak długo, jak ja będę korzystać z Fairphone'a 4, czy jak inni użytkownicy wcześniejszych modeli Fairphone'a są w stanie użytkować swoje telefony. Nadal, jak przeglądałem forum Fairphone'a, było tam mnóstwo użytkowników, którzy wprost chwalili się tym, że korzystają nadal z pierwszego albo z drugiego modelu, które wyszły już, jeśli się nie mylę, 9 bądź 7 lat temu, a nadal otrzymują wsparcie oprogramowania, nadal mają dostępne części zamienne i nadal są w pełni funkcjonalnymi urządzeniami. I tego samego spodziewam się również od Fairphone'a. Dobrze, więc sprzęt, oprogramowanie i cena. Mam wrażenie, że powiedziałem o wszystkim. Dla mnie najważniejszym aspektem jest oczywiście wolność i mam nadzieję, że Fairphone pokazał Ci, jak wolność, inny aspekt wolności w technologii, czyli wolność samego w sobie sprzętu, a nie tylko oprogramowania, które za nim idzie, które operuje na tym sprzęcie. Dzięki za oglądanie. Cześć.